Witam Was, mówi z tej strony Maklek i witam Was w już siódmym Let's Playu po bardzo długiej przerwie, bodajże chyba 2 lub 3 miesiące nawet. Gramy w stałym składzie z Gutkiem plus dochodzi nam Kaiman. Panowie, przywitajcie się ładnie. Siema. Standardowo Kaiman. Witam Was wszystkich. Kaiman to jest nasza świeżynka taka lokalna, ponieważ Kaiman jeszcze z nami nie grał. Przypominam, że Kaiman wygrał konkurs na tło na naszym kanale. Tak, wygrał je dlatego, ponieważ wtedy nie mógł z nami zagrać z powodów technicznych, teraz gra z nami. Nie wiem, czy będzie grał z nami tylko raz, czy więcej. To się okaże z czasem. A przerwa wynikła z tego, że po prostu nam się cóż chciało, nie chciało. Tak jest. Każdy musi mieć swoją wenę. Może Kaiman ruszysz tak z łaski swojej? Kaiman, bo ja czekam. Robi. Nie może swojego padła odpalić. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj ja koszę, znaczy się kończę kosić. Kaiman z Gutkiem zaczną orać. Podczas gdy będziemy właśnie pracować sobie tutaj, to postaram wam się przybliżyć, dlaczego nas tak dokładnie nie było. Co zamierzamy zrobić z serią i ogólnie z kanałem LSWord.pl. Jak wiecie, regularnie gnębi nas pewien jegomość. To nie tutaj. Nie tu. Co nie tu? Oko. Bo Kaiman nie wie, gdzie jechać. Lol. Grałem pierwszy raz na tej mapie. No dobra, miałeś takie małe przyzwyczajenie się. Dobra, mniejsza. W każdym razie, wracając do tego jegomość, Cebula jest zapewne wam znany. Cebula, wieś.pl, teraz konto. Jego konto nazywa się AgroPegiero, ile się nie mylę. I tak chciałbym pozdrowić wszystkich jego fanów i kolegów, czyli Zygzaka, jeszcze siedzi z nim niejaki młody rolnik, Michałek. Jest tam dużo takich czyli osób. Michał, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że ten gościu pod nickiem Cebula ma stwierdzonego Downa. Tak, jest to stwierdzone przez lekarzy. No cóż, jeśli wiecie... Gościu ma żółte papiery. Nie to, że jesteśmy uprzedzeni czy coś, po prostu, no cóż. Z kim się zadajecie, takim się stajecie. No cóż, znaczy to już nie nasz problem. Po prostu nie to, że jesteśmy jesteś tam uprzedzeni czy coś. No gościu po prostu wkurza, no sorry, nie dość, że ma jakąś tam chorobę psychiczną, to jeszcze po nas pojeżdża. Pytam się, dlaczego? No nie zrobiliśmy żadnej krzywdy, nie wiem, nie rozumiem tego. Znienawidzony przez świat ukrywa się w domu. No podejrzewam, że tak, ponieważ... Znamy tego gościa z imienia i z nazwiska. Wiemy, gdzie mieszka i jak wygląda. A resztę, no cóż, gadać. No dobra, wracając do serii LS. No, czy będziemy coś więcej nagrywać z LS-a? No to na pewno. Potrzebujemy jedynie pomysłu. Na razie naszym obecnym pomysłem na nagrywanie kolejnych części serii to po prostu... granie na różnych kombinacjach modpacków z taką odrobiną testowania albo po prostu sprawdzania maszyn pod kątem właśnie gry na multi. Co jeszcze? Ewentualnie może właśnie będzie więcej tych serii typu właśnie testowania z autorem modu. Chociaż ostatnio mamy jak właśnie niedobory tych autorów modów i ogólnie modów. Straszna brędza jest, jeśli chodzi o nowe mody. Mówię o nowych modach, nie reskinach, reeditach, innych cudach, wiankach. No bo tego jest cała masa, no sorry, ale grać na, nie wiem, tam 15 czy 16 wersji Ursusa C360 czy 1224 to trochę przesada chyba, nie? Także no na razie... Może będziemy grać co tydzień, może co dwa. Zależy to w sumie tylko i wyłącznie od tego, jak często będą wychodzić fajne mody, świeże mody. Gutek postara się dodać do nich fajny skrypt, dzięki któremu będziemy mieli bardziej atrakcyjny materiał. Prawda? Tak, wszystko się zobaczy. I od teraz kończymy z grą fabularną, jak to było w poprzednich odcinkach. Nie będziemy... Tak, czyli no nie będziemy... Gramy po prostu na modach, które nam się spodobają akurat w tym czasie. Akurat je będziemy o nich opowiadać ewentualnie o tym, co i możliwe, że od przyszłego odcinku do każdego let's playa będzie modpack ze wszystkimi modami, których użyliśmy w filmie.
Czyli po prostu będziecie mogli sobie pobrać, no to też zależy od zgód. Jeśli nie dostaniemy zgody, postaram się podać link bezpośrednio do downloadu, aczkolwiek no, to zależy od naszego nastroju. Bo możemy podać wam po prostu nazwę, więc no nie wiem, zobaczymy jak akurat z tym będzie. Na pewno nie wszyscy autorzy będą chcieli wyrazić na to zgodę. Ale to już ich problem. Co więcej, seria Minecraft, no cóż, będzie reaktowana lub nie, zobaczymy. Na razie nam się bardzo nie chce. Miały grać z nami dziewczyny, dziewczyny nie grają, nie mają czasu, nie chcą, różnie z tym bywa jak to z kobietami. Co do BF-a, no cóż, szybko się tak, przejawi. Dziewczyny się sprzedały, zacznijmy od tego. No. Dziewczyny są fanami cebuli, siedzą na jednym TS-ie z cebulą, także chyba go kochają. Być może, no cóż. Miłość od pierwszego wejrzenia, oczywiście. Chyba go nie widziały. Każdy potwór też widać, bo znaleźć na siebie motorkę, no ale mniejsza. Ale czego wymagać od 13-latki? No tak. Prawda, Karolina? Karolina wyszła. Bo weszła i wyszła. Oj. No, że Karolina miała z nami tutaj też coś być, coś powiedzieć, ale coś właśnie ją wysadziło. Co jeszcze wam możemy powiedzieć? No właśnie, skończyłem na BF-ie. Co do BF-a? Chyba nie będziemy więcej z niego nakrywać. No może okazjonalnie czasami coś puścimy. Zobaczymy. Może kiedyś wam puścimy, jak niejaki Cebula wbije do nas. Jak będziemy gdzieś grać ze swoją szlachtą, Michałkiem, Niedźwiedziem, jakimś D, coś tam. Jakichś 4-5 graczy wbija, którzy mają najgorsze wyniki na serwerze. A później wbijają do nas na TS-a. Z hasłami, że to my jesteśmy lamusy. Dokładnie. Tylko, że my otwieramy tabelę, a oni zamykają. No cóż, ktoś musi być na tych 5 ostatnich miejscach. A co najlepsze, nie dość, że mają po prostu możliwość gry drużynowej, czyli mają kontakt między sobą nie pisany, tylko po prostu słowny. I ogólnie no to jest duża zaleta przy grach właśnie tego typu. I nadal kupują ostatnie miejsca, zwłaszcza Cebula, kurde. Ten gościu normalnie nie ogarnia. Michałek ma pusze błyski, ale no niestety team ściąga go tam na samodno. No, on sam jest samodno. No może nie sam, nie gadaj, nie był taki zły. Czasami to jest gościu, który czasami się, złapał fraga. Gościu, który się skończył, on zbanowałem go u nas na TS-ie, nie chciał ze mną rozmawiać. Później u siebie opowiadał historię, że ja go zbanowałem, nie chcę z nim rozmawiać, że on by ze mną porozmawiał. Poszłem do niego na TS-a, gościu mnie od razu zbanował. Wysłał do mnie swojego jednego ze swoich przydupasów, który oczywiście u nas ma bana, bo u niego na TS-ie siedzą tylko ludzie, którzy u nas dostali bana. To jest powiedzmy wiek 10-11 lat, IQ średnio 10, może troszkę mniejsze. Wysłał tego gościa, żeby mnie nawyzywał i mnie zbanował od razu. No cóż, no... Ale to cóż, są to ludzie nie. I parapety, ale żeby się krzesłem urodzić, czy jak to tam Tomek kiedyś określił o niejakim innym panu, o którym nie będę wspominał w ogóle. Bo znowu się zacznie. Dobra, mniejsza. Wracając do świata LS i wszystkich jego wad i zalet. Otóż doszliśmy z Gutkiem do wniosku, że kod LS-a jest... Kod sieciowy LS-a jest nie tak poryty jak dziecko z paraliżem mózgowym. Także nie wiem... Może już nie mówmy jak... o cebuli. Nie wiem jak to będzie wyglądać gra na multi, ponieważ no LS zostawia wiele, naprawdę wiele do życzenia pod tym względem. Chętnie bym jakoś tutaj podziałał, ale no często jest tak, że nie możemy wbić. Przekierowanie portów nawet nic nie daje, więc no cóż, takie życie. LS ma swoje humory. No nawet to mało powiedziane w sumie chyba, wiesz. Co możemy wam powiedzieć? A, powiem wam szczerze, Kaiman, ten Kaiman, z którym gramy, to jest oryginalny Kaiman. Tak, to jest To nie jest gościu, który ukrywa się pod nickiem Kaiman na różnych forach, wydając jakieś edity map czy coś tam. To nie jest ten sam gościu. To jest ten oryginalny Kaiman, który zrobił masę fajnych modułów. Między innymi, no nie wiem, co tam mi się podobało. 1224, coś tam mi się kojarzy. W sumie to chyba bardziej byłeś aktywny przy dziewiątce, nie? Tak, dokładnie. Tomek, przeganiasz mnie. Wiem. Wiem, że ja mogę sobie Tomek, jeździmy równe 7 na godzinę. Spoko. Tak, może jeszcze troszkę opowiemy o maszynach, których dzisiaj używamy.
Dobra, no spoko, to ja pierwszy, skoro się tak wyrywacie. No dobra, to Kajman. W sumie on jedzie pierwszy. To ja jeżdżę z dawnym i nigdy nie zjechanym polskim Ursusem w wersji fińskiej, inaczej Ursus 1224 Deluxe, wersja fińska, na rynek fiński. Mot jak dla mnie jest dość niezły. Wyciągam pługi biegus, teraz skibowe, nie, pięć skibowe. I tyle ode mnie. Ja jeżdżę New Hollandem, Massey'em, przecież to jest Massey, Fergusonem 6180 po Edicie. To była jakaś paczka Fergusonów, ale po Edicie jakiegoś Polaka, z tego co pamiętam. Ten, akurat ten egzemplarz jest po Edicie z całej paczki. I ja się nim poruszam, plus obciążnik od Ursusa, bo ładnie wygląda. I do tego pług Forshaya 5 skip, nie wiem jaki to jest model, B201 czy coś takiego. No dobra, więc ja sobie pomykam naszą polską dzieńcy dwunasteczką, która no niestety lekko nie ma, ponieważ taham 4 skiby od Kernelanda, ale a, wcale, że nie, ziemia... kłamiesz? Nie, to nie jest Kernelanda, to jest orzem i nawet nie wiem czym. Nie wiesz czym możesz. W każdym razie też na K. Dobra, mniejsza. Owe ziemie, na których orzemy są bardzo kiepskiej klasy, więc no tutaj nawet bym sobie z piątką może dał radę. Jakbyś tam rybkował coś, to powinna pójść. Tak, jakbym tam, ale to wiesz, bez sensu jest na przykład oranie na 3 km na godzinę, nie? Nie wiem, czy tylko ja nie wiem, może oni gadają? Kręci. No właśnie. 7 do 10 jest optymalnie chyba z tego co wiem. Na zimę lepsza jest, wolniejsza orka. Na mróz. No właśnie, chcielibyśmy pożyczyć wszystkiego najlepszego w tym nowym 2012 roku. Słyszeliście, że koniec świata odwołany? No słyszałem, dlatego im życzę wszystkiego najlepszego. Gdyby się nie odwołał, to pewnie bym pierdolił to równo, bo i tak wszyscy zginiemy. Kajman, dlaczego jeździsz po rzepaku? Bo to nie nasz rzepak. Ha, no, ha, to sąsiada. To jeszcze jest... nie ściął. Ej, Butek, to jest ten... To jest... Cebuli. Rzepak gumy. Nie, gumy to jest rzepak. Nie, pamiętasz, gumy nie ma. Się... Oj tam. Guma nie umie kosić. Tak, guma preferuje. Zapomniał skosić. No bo miał lagi, nie skosił. Dobra, co więcej my wam możemy powiedzieć, ponieważ nam ta robota idzie jak psu krew z nosa. Możemy wam jeszcze powiedzieć o tym, że mapka by... Poczekaj, kto to robił? To Zephyr. Edit by... Polish Big Maps? Tornix. A, Tornix, ale... Big Polish Map V2 chyba, o ile się nie mylę, się nazywa mapa. Nie jest jakaś specjalna, bo kroby bugują grę. Są chyba przeniesione. Chyba nie działają. Lubią wywalać. Nie wiem, czy po drugie chyba nie ma skupu słomy. Nie ma chyba sypów ze słomy, zboża. Jak wsypiemy do silosów na farmie, już chyba tego nie wyciągniemy. Chyba się nie mylę, ale klimat jest dosyć fajny na tej mapie. No, 4 gospodarstwa albo 3. No i czuć się tak w Polsce można z problemu, więc... Jeśli ktoś ma jakąś smykałkę do robienia map, może sobie tą mapkę ściągnąć, przerobić swojemu i grać. Co jeszcze wam możemy powiedzieć? No cóż, mieliśmy mieć mody do testowania, niestety nic z tego nie wyszło. Zostaje nam w sumie tylko zbieranie tych modów, które już wyszły i... No może nie przerabianie, po prostu dostosowywanie ich ewentualnie pod siebie we własnym zakresie i no, nagrywanie jakichś materiałów wskazujących ich plusy i minusy. Głównie minusy, bo wiadomo, plusy widzicie sami, dla każdego plusem jest coś innego, natomiast minusy są no, bardziej klarowne. Minusem modu często jest jego autor. No tak, na przykład... Po autorze już można ocenić jakość modu. Ale nie będziemy tu wymieniać, bo po co? No nie bądźmy. W każdym razie, jeśli wy macie jakąś fajną propozycję,
na razie na przykład mapa, albo chociaż nie, możecie w sumie podawać wszystkie mody. Bo mapkę, nie wiem, czy będziemy grać jeszcze na tej, czy zmienimy, także nie przyzwyczajajcie się do mapy, nie przyzwyczajajcie się do poszczególnych modów, ponieważ każdy z nas... Znaczy, do mojego MF-a możecie się chyba przyzwyczaić. No chyba, że znajdę coś ładniejszego. Aha. Chyba się Gutek zakochał. Piękny jest, tylko wnętrze ma troszkę słabe. Gutek to Anglik. Mogę ci je poprawić. To jakąś przekładkę zrobimy. Gutek to Anglik. Co ty kierownicę ma po lewej? Spoko. Ale z tego co wiem, to nie lubisz Anglików. Ale na tablicy jest Francja. Co mnie kłamiesz? To ciągnik Tomasa z Francji. No wiesz. Tomek, zaraz mnie rozjedziesz. Nie rozjadę cię, już troszeczkę przerywam. A jak nie rozjedziesz? Nie narzekaj. Muszę wam się przyznać, że od czasu... Tomek ma trudniej dobrać biegi. Ty Gutku masz ich na pewno więcej. Ja mam strasznie malutko, a ty Gutek, z tego co wiem, to masz chyba 40 na 40. Bo ja mam maszynę. Ja natomiast po prostu mam bidę z nędzą. Od czasu ostatniego let's playa nie graliśmy w LS-a, przynajmniej ja zacząłem grać dopiero jakiś tydzień temu, przed świętami. Na nowo zacząłem coś tam troszkę no grać. Tak. Do tej pory graliśmy właśnie w Minecrafta. I nasz z serwerem Minecrafta w PFA. No. Serwer PFA no niestety został wyłączony, ponieważ host dawał dupy, nie było go widać w wyszukiwarce. No przykro nam, nie ma sensu trzymanie tego serwera. Z serwerem Minecrafta wyszła sytuacja tyle dziwna, że ludzie, którzy na nim grali, byli na tyle niedojrzali, by po prostu zepsuć nim, no nie tyle pomysł, co po prostu chciało nam się trzymania tego serwera. Chyba, że może jeszcze się zmieni, zobaczymy. Serwer może miałby sens, gdyby był tylko dla oryginałów, ale gdy przestawiałem go na premium, wbijało kura 7 osób. No cóż, to chyba normalne, że większość ludzi to po prostu piraci. Beczki. I nawet piraci, biedoczki. Tak, i nawet dobrej produkcji nie wspierają. Rozumiem, pobrać jakiegoś Diablo, czy coś, kto jest gówno nie gra, czy jakiegoś WoWa, CS-a, to badziew taki, co ja bym nawet 50 groszy za to nie dał. Ale coś, taka gra jak LS, czy Assassin's Creed, to jest produkcja, które warto wspierać. No, LS nie powiedziałbym, że to produkcja, którą warto wspierać. Chociaż dobra. W sumie... Rozwijająca się produkcja. O Minecrafta mi chodziło w sumie. Po prostu Giant słabo się stara. Po prostu silnik jest do dupy i to trzeba powiedzieć. Niestety umowa jest na ten silnik jest do 2015 roku? O ile się nie mylę? 14. No. Także ale... do 2014 roku nie macie co liczyć na zmiany. Nowa wersja silnika już wyszła, ale o ile mi wiadomo, nie zmieniło się praktycznie nic. Został leciutko zoptymalizowany. Co, czego pewnie nie zauważymy, bo później panowie z Astragonu wszystko zepsują. Dla mnie LS-em była ósemeczka. Najfajniejszy klimat gry był. Z tego co pamiętam, to ósemka miała strasznie toporne modowanie, bo tam trzeba było podmieniać... O cholera, zgubiłem pół. Tam chyba trzeba było podmieniać oryginalne mody, nie było możliwości tego grania. Tak, dokładnie, podmienianie było. No to była gra dla hardcore'ów. Haha. Chyba sobie obciążnik opuściłem. Dawaj, jedziesz. No czekaj, bo pół zgubiłem. Również malina. Z tego co wam powiem, to podobno Węgrzy wiedzą już, że nowy multiplayer będzie wyglądał zupełnie inaczej niż już obecnie. Jest, a na oficjalnym forum LSA jest tam ankieta. Nie wiadomo jak to wyjdzie. Jest tam, co gracze chcieliby najbardziej w nowym LSie i to wyszło chyba, że najbardziej by chcieli kupowanie gruntów. Z tego co pamiętam i nowe uprawy. No sorry, na co kupowanie gruntów? Tego co mi wiadomo, to kupowanie gruntów do single player już jest. Ale to jest mocny taki, że kupujesz sobie tylko obrazek. Nic to ci nie da. Jak nie kupisz, to i tak możesz uprawiać tym się. No nie sprawdzałem tego. Masz poczucie, że to twoje i tyle. Tak, nie kradzione. No ale podobno cóż... multiplayer ma być napisany od nowa. O, bardzo się cieszę. Obecnie jest to zryte u podstaw. Myślę, że zryją to jeszcze bardziej.
Boję się, ponieważ ten silnik nie nadaje się do gry multiplayer, no kurde. Ten silnik się do niczego już nie nadaje. Nawet kupi Unreal Tournament jest dużo lepszy pod tym względem. Nie wiem, czy uwierzycie, ale ta gra chodzi gorzej niż Battlefield 3. No, jest jeszcze gorzej zoptymalizowana niż Battlefield 3. Gdzie Battlefield 3 ma najnowszy silnik, który nie wiem ile ma rok. Frostbite 2 z ogromnymi wymaganiami i wygląda praktycznie jak film. Na wysokich detalach. Tak. Nie wiem, czy mieliście przy okazji zobaczyć wysokie detale. My chyba mieliśmy, nie wiem, ja nie. Ja gram na full. Także jest ładnie. To się nie chwalę. No ja się nie chwalę. Ciekawe ile mamy już nagrania. Tylko naginasz troszeczkę. Nie naginam, wszystko na full bez lag. Znaczy lagi są, bo lagi są spowodowane akurat przez serwery. Oczywiście gówno host game server jest takim gównem, że ja bym tam nawet bał się CS-a postawić. Zawsze, każda gra postawiona u nich na hoście ma lagi. Wiesz, tutaj jest problem natury takiej, że większość graczy ma, jak to się zwie? Kalkulator. Nie kalkulator, tylko... Człowiek internet? Nie, większość graczy wyrabia ten 20-30 FPS-ów, to wiesz, przy takiej ilości klatek nie widać tych lagów. No ja niestety nie wyrabiam 20-30 FPS-ów, wyrabiam maksa. Znaczy w sumie nie wiem jaki jest maks, bo zablokowany jest na 60 FPS-ach i nie chciałem nawet tego zmieniać, bo więcej jest niepotrzebne. Ludzkie oko rejestruje chyba do 100? Czy do 60? Nie, wizualnie 30 klatek to jest maksimum. No, jednak nie widzę sensu. Wyciągałem chyba tam do 40 paru. Ale i tak, znaczy wiesz, jak ktoś dużo gra, to zobaczy w ręce pomiędzy 40, 50 i tak dalej, nie? Nagle ty nie gadu, ale zaraz się strzelimy. No i tam dobrze będzie, masz radę. Jedziesz ty. Cio. Ciekawy jestem, Tomek, gdzie ty chcesz przejechać? Nie wiecie, wiem, ja już będę zakończył poprzeczniaczek. Musisz uciekać, jestem większy. Boż. Bym ci chętnie potrąbił, ale nie mam czym. Oj, troszkę ominęłem. Ale to nic, poprawimy. Ogólnie nam to tak sobie szło. Rony wszystko wyrównały. Okej, zaczynasz od brzegu. Magia kina zrobi swoje. Ja od brzegu zaczynam. No, po całości ciągnę. Magia kina, matka. Oj. Ale urwał. To ja im nie pomogę, będę chamski. Ty jest dom, masz rację, wysypać. Nie. Zboże. Zobaczę. No mogłeś wysypać, później będziesz sypał, zostaniesz po godzinę. Zobaczymy. Ta łopata w błonie, jak jadę, nie? To się kameruje. To się kameruje, to dawaj. Tak, pokażę masz lepszy sprzęt. Ursusy. Zobaczmy Tomka. Zobaczmy nasze hektary. Ale fuszerka. Hektar może zawaliliśmy, panowie, nie więcej. Ile? Hektar? To chyba tak na moje więcej. Oko. Półtora. No dobra, półtora by być. Co ciekawe, wyszły chyba dwie przyczepy z tego, nie? I to takie porządne. Tomek, drzewo! To całe 8 ton. Tomek jest hardcore, drzewo mu nic nie zrobi. Tu krzaki są, daj spokój. Matko, a mnie w tym ursusie się rozwala to przyspieszenie. To pewnie polski las równikowy. Ten ursus jest przerypany pod tym względem. Ja mu daję wsteczny i delikatny gaz, a on tutaj odwala taką manianę. Do przodu dasz mu delikatny gaz i lipa taka, że szok. 50 na godzinę masz od razu. No ale, kto to robił? Tam się Bociek. Pewnie skrzynia. Wszystkie mody Boćka są na jednym skrypcie. I każdy traktor Boćka ma takie przyspieszenie. Chłopak lubi ostro i szybko. Pamiętam jego pierwszy kombajn, Boże, po kraka.
No, ale teraz jakoś tam się wyrobił. Coś, ty widziałeś Polanina? No, Polanin nie jest za fajny, dlatego że Bociek go modelował. A Bociek ma takie super mody, dlatego że Bociek ma dobrych modelarzy. Bociek mało modeluje sam. On modelować nie umie. Cały czas szuka ludzi. Skryptować też nie umie. I właśnie Polanin jest przerobionym modem. Jest przerobionym silnikiem Mazur. Był silnik chyba Tornixa czy Tomiego. Nie wiem, kogoś na T na pewno. Tomiego, tak. Tomiego. Tak. I to jest właśnie ten model Mazura przerobiony przez Boćka. No cóż, dobrze, że się chociaż przyznał do tego. Nie, model nie jest specjalny jakiś. Może gdyby kto inny robił ten model, to mod byłby całkiem inny. No tak, bo ci poszedł akurat na łatwiznę, na przykład zaczep roboczy oraz zaczep transportowy są zryte niezgodne z oryginałem. Co mi się bardzo nie podoba, bo on wtedy dużo stracił na wartości. Każdy detal ujawnia niedociągnięcia. Tak, dokładnie. Ja, czy kręcące się koło. Ile świadczy o autorze. O, z nowinek. ASD4 wydał nowy model swojego Bizona, który jest lepszy, bo zależy jak kto tam uważa od poprzednika. W każdym razie ten już jest własnym headerem. Nie podoba mi się w sumie nim jedynie skalowanie, bo jest za mały. Coś ciekawego wyszło? Nie wiem, ale ty zostajesz na polu, a my jedziemy do domu. Jeszcze wrócisz, będziesz musiał zboże zrzucać. LOL. No sorry, ja mam tylko 912. No to masz pecha. I jeszcze z takich ogłoszeń duszpasterskich. Zapraszamy na TSA. Łapki pod komentarzem, ocenianie, znaczy się będzie odblokowane w dupie. Mam Cebulę i jego armię zjebów na osób, które będą dawać łapki w dół. W dupie mam te łapki w dół, one gówno mi robią. Także będziemy patrzeć na łapki ile w górę. Będzie więcej. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, to będziemy robić właśnie, nagrywać na modach, które tak, nam się podobają się i będziemy wam udostępniać modpaki w opisie. Gdzieś tam link będzie, gdzie ja jadę. Będzie link do pobrania modpaku. I zależeć od łapek w górę. Czy wam się podoba ten pomysł? Też fajnie. No, łapki w dumie nie obchodzą mi Cebula, niech się wali na ryj. Że on jest upośledzony, to nie upoważnia go do niego. Naklej sobie gut nalepkę tam akurat, gdzie wyskakują łapki w dół. Tak. Na ekranie nic nie będziesz widział. Walnym łotkiem będą martwe piksele. Już nie szkoda mojego monitora. Co drogi jest. Cebula nie jest więcej warty niż cały komputer Cebuli. A jeszcze słyszałem taką ciekawostkę, że Cebula to jest takim agentem, że co 2 tygodnie zmienia procesor, bo kupuje procesor, podkręca go na maksa, nie zmieniając chłodzenia i procesor się pali. Ja słyszałem lepszy patent, że on składa komputery. Boże drogi. Słyszałem lepszy patent, że on nawet chodził do technikum informatycznego, ale nie wiem, czy wiecie, że go wyrzucili ze szkoły. No to już wiesz, mieszanie, ale no generalnie co, ja musiał naprawdę zdrowo wypity albo nie wiem, być niespełna rozumu, żeby zgodzić się na coś takiego. No dobra, mniejsza. To już chyba koniec na dziś. Nie było śmiesznie, nie było fajnie, ale no cóż, przynajmniej jest wena, także jest nadzieja na lepsze odcinki. Mam nadzieję, że już za tydzień, tudzież za 2 będzie kolejny odcinek Let's Play'a, może jakieś nowe pomysły. Skaś tego szrota, bo nam sufit zakopisz. Poczekajcie, ja dojeżdżam. Patrzmy, gdzie jest Tomek? Kajman, podejdź do płota. Biegający Kajman, jak on śmiesznie wygląda. Migający? Nie, biegający. Biegający. Zobaczmy, gdzie jest Tomek. Jedzie Tomek. Środkiem szosy. A co tam? Cała wioska jest nasza. Tu nie ma ruchu. Dosłownie w przenośni. Tu masz skręcić, nie wiem, czy wiesz.
Wiem, ale mam nawet długi sprzęt, więc muszę robić szeroki łuk. Zachodzisz jak tirem. No. I schamowałem silnikiem. Ha. Profesjonalizm. A wy już się do garażu staliście, mat? No już skończyliśmy, ty jesteś ostatni. Mój kombajn. Ale szrot. Co ty chcesz? Nie, jest zły. Maszyna. Nie ma sieczkarni. Porządna, prawie zachodnia maszyna. Tak, bliźniaczki. MDW. 514. Nie, MDW. Jeszcze Forstreet, a nie MDW. MDW jest, to był syf. No, jest napis MDW Forstreet. Więc mnie tu nie gadaj. Jest Forstreet. Pełnokrwisty. Sam jesteś pełnokrwisty. Pełnokrwisty to może być stek. Dobra, ja to tak postawię, żeby można było wyjechać po prostu stąd. Przyznaj się, że nie umiałeś równie to postawić. To będzie dla mnie... Nie, matko, dla ciebie nie ma miejsca. Jest, na końcu. Gdzie ty chciałeś wjechać? W kombajn? No. No to chyba na tyle, bo nie wiem, ile nam tego nagrania wyszło. Chyba z pół godziny. Nie co wiem, najmniej. Kto normalny będzie tego to oglądało, ale... Cóż, mam nadzieję, że nasi wierni widzowie obejrzą to chociaż w połowie. Powie. Także żegnam was, dziękujemy wam za obejrzenie całego materiału, pozdrawiamy was i życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Tak, i smacznego jajka. Żegnajcie.